Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Buch Travel. O tym, jak rozpocząć przygodę z podróżowaniem, opowie nam dzisiaj Edyta Niegolewska. Hej, nazywam się Edyta Niegolewska i w tej audycji chcę wam opowiedzieć o tym, jak zacząć podróż i co zrobić, żeby jak najlepiej to ogarnąć. No. I żeby wyszło dobrze. Tak. Co sprawiło, że zainteresowałaś się podróżami? W zasadzie od zawsze lubiłam jeździć i moi rodzice brali mnie od tak naprawdę najmłodszych lat na różne wycieczki, na wyjazdy. Zawsze jeździliśmy gdzieś na wakacje. No i jakoś tak, jak dorastałam, coraz bardziej się interesowałam też światem, państwami, położeniem wszystkich miejsc. No i później stwierdziłam, że zacznę jeździć sama. Pierwszy krok to wyruszenie w taką swoją samodzielną podróż. Bo strzelam, że po tej podróży, którą odbyłaś, po tym jak rodzice cię wysłali powiedzmy do tego Glasgow, odbyłaś swoją jakąś samodzielną, którą musiałaś od początku do końca zaplanować. No tak. Jak trudny jest pierwszy krok? Jak trudny? Czy w zasadzie wydaje mi się, że po prostu przełamanie takiego strachu przed tym, że jest się gdzieś samemu i uświadomienie sobie tego, że nawet jak cokolwiek się stanie, to wokół jest strasznie dużo ludzi, którzy ci pomogą i jeździsz tak w miejsca takie, że wszędzie się możesz kogoś zapytać, każdy mówi po angielsku, jak nie, to jest telefon, możesz sobie wejść na tłumacza i sobie przetłumaczyć coś, o co chcesz się zapytać, więc tak naprawdę wydaje mi się, że to chodzi o tą barierę w głowie, że to w sumie nie jest nic wielkiego i to, że ja wyjeżdżam gdzieś z mojego miasta, to tak naprawdę gdzieś sobie i tak poradzę. Myślisz, że duża jest właśnie rola otwartości w czymś takim? Na pewno. Żeby móc sobie poradzić w, nie wiem, obcym mieście, obcym państwie? No tak, na pewno tak, żeby się nie bać zapytać, że jak się nie wie, gdzie ma się na przykład pojechać, to to się po prostu pytasz w jakiejś kasie czy w jakiejś informacji, a nie, nie wiem, uciekać od tego, albo nawet zapytać się jakiejkolwiek osoby na ulicy, bo pewnie będzie bardziej zorientowana niż ty. A co popchnęło cię ku postawieniu tego pierwszego kroku, żeby wyruszyć? Wydaje mi się, że to, że zawsze chciałam, ciągnęło mnie ku przygodom i tak dalej. Zawsze chciałam robić coś takiego swojego, jakoś tak wiesz, od początku do końca właśnie. No i chyba to po prostu. I też straszna ciekawość świata. Ja po prostu mam tak, że ja nie mogę usiedzieć za długo w Krakowie i ja naprawdę miesiąc i muszę gdzieś pojechać, gdziekolwiek, ale po prostu taka rutyna mnie strasznie męczy, dlatego muszę się wyrwać. Ludzie tłumaczą niemożność wyruszenia w podróż wysokimi kosztami. Czy twoim zdaniem pieniądze faktycznie muszą być tak dużą przeszkodą? Nie, uważam, że pieniądze to jest naprawdę najmniejsza przeszkoda, bo jest bardzo dużo możliwości taniego podróżowania. Jak pojawiły się te tanie przewoźniki, to znaczy mam na myśli Wizz, Ryanair i tak dalej, to tak naprawdę można znaleźć bilety w dwie strony za 80 zł i najczęściej ja właśnie za tyle latam, więc tak naprawdę to nie są żadne pieniądze. Tak samo, nie wiem, spanie też nie jest w sumie drogie, bo można znaleźć hostel gdzieś w centrum za naprawdę małą kwotę. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy mają w głowie po prostu, że to tyle kosztuje, a tak naprawdę to jest kwestia tylko, żeby tego poszukać. Czyli do podróży nie jest koniecznie spanie na przykład, nie wiem, w pięciogwiazdkowym hotelu. Pewnie, że nie. A nawet fajnie jest spać w hostelu, można poznać jakichś ludzi i tak dalej, nie? A jak myślisz, jakie ograniczenia oprócz właśnie pieniędzy nie pozwalają ludziom wybrać się w podróż? Wydaje mi się, że obowiązki, to znaczy szkoła dla młodych ludzi, dla starszych trochę praca, studia i tak dalej. Wydaje mi się, że to robi największy problem. I też, nie wiem, że ludziom się wydaje, że na przykład na weekend to jest bez sensu gdzieś pojechać. Chociaż tak naprawdę weekend to jest bardzo dużo czasu, bo można gdzieś pojechać, nie wiem, w piątek po południu, wrócić w niedzielę na wieczór. I tak naprawdę ma się gdzieś 2,5 dnia i serio można super ten czas wykorzystać. Jak wygląda planowanie podróży niskobudżetowej? To są różne aplikacje po to. W sensie ja na przykład używam
Skyscannera albo Azair, to są takie fajne aplikacje, które ci pokazują tanie loty właśnie w terminach wybranych przez siebie, albo kiedy w danym miesiącu jest najtańszy lot, więc fajnie sobie na przykład, nie wiem, jak chcecie się wybrać gdzieś na wakacje, to możecie sobie zaznaczyć, żeby wam pokazywało przez cały lipiec i pokazuje wam, że polećcie sobie tego dnia, wrócicie tego dnia, no i właśnie będzie wtedy najtaniej przez cały miesiąc, więc to bardzo fajnie pokazuje, no właśnie te najtańsze daty. Czyli opierasz się głównie na elektronice przy planowaniu? No tak, jeśli mówimy o podróżach zagranicznych, no bo wtedy to wiadomo, jak chcę gdzieś dolecieć samolotem. A jeśli są to podróże bliższe, jak na przykład po Polsce? No to zależy, w sensie zależy też, gdzie chcę spać, no nie, bo nie wiem, było tak parę razy, że jechałam gdzieś pod namiot, no to wtedy tak naprawdę to nie jest aż takie ważne ogarnianie tego hotelu i tak dalej, plus busy, nie wiem, gdzieś jeżdżą co chwilę, więc to się po prostu pójdzie na dworzec, się pojedzie. No, ale jeśli mówimy o takich podróżach, no to właśnie fajnie sobie na przykład zobaczyć parę miesięcy wcześniej, bo wtedy są też zazwyczaj tanie bilety. No i lecieć. Jak wyglądają podróże niskobudżetowe? Co się z nimi wiąże? W jaki sposób się przemieszcza w danym kraju i gdzie spędzasz noce? No to przemieszcza w danym kraju. No to wydaje mi się, że ogólnie jeśli chodzi o niski budżet, to przynajmniej w moim przypadku to jest zawsze największy problem. To znaczy znajdę sobie tani samolot, tani na przykład hotel albo Airbnb. To jest no taka jakby strona, na której po prostu ludzie wrzucają swoje mieszkania bądź pokój w swoim domu, no i tam można właśnie u tej osoby przenocować. Ale zawsze w tym kraju jest tak, że no trzeba się przygotować jednak na jakieś, nie wiem, no na jakieś po prostu kwoty na metro albo na jakiś pociąg, żeby dojechać z lotniska, więc to trzeba sobie zawsze gdzieś tam jeszcze zaplanować. No ale też jakby polecam chodzenie w takich miejscach, bo no nie wydaje się na przykład na metro, nie wiem, w Londynie tam, nie pamiętam dokładnie, ale koło funta albo dwóch kosztował przejazd metrem, no nie? I po prostu my zamiast jeździć metrem, chodziłyśmy sobie i robiłyśmy 20 km dziennie, ale nie dość, że widziałyśmy całe miasto, no to jeszcze nie trzeba było wydawać tych powiedzmy 8 zł, no nie? Co jest zaletą podróży, w które się wybierasz? Tych właśnie podróży niskobudżetowych? No poza oczywiście mniejszymi kosztami. No to wydaje mi się, że też taka satysfakcja w sumie, że mogę zrobić tak dużo za, nie wiem, mogę sobie albo, nie wiem, powiedzmy pójść na zakupy, albo, nie wiem, pojechać do innego kraju, no nie? I to jest taka satysfakcja, że w sumie mam, no nie tak dużo pieniędzy przy sobie, a i tak mogę jakby coś z tym zrobić fajnego i mieć wspomnienia później na, no nie wiem, no tak naprawdę na całe życie, no nie? Czyli dzięki tym pieniądzom możesz sobie wygenerować wspomnienia, tak, zamiast skupiać się na dobrach materialnych. Dokładnie tak. Jak długo trwają twoje podróże? To w zasadzie około 3-4 dni najczęściej, no bo też, no wiadomo, jakbym jechała na dłużej, no to są większe koszty i tak dalej, ale no tak jak mówiłam wcześniej, 3 dni to jest dla mnie spokojnie, żeby sobie pochodzić po jakimś mieście i je tak jakby zobaczyć. Jak ważna jest otwartość w momencie, kiedy wyruszasz na taki wyjazd? No ważna, bo no wiadomo, jest o wiele łatwiej z tym, to znaczy nie ma co się obawiać tego, że ktoś może być dla nas niemiły albo jakoś nas źle potraktować, bo naprawdę z mojego doświadczenia mało ludzi spotkałam, którzy byliby dla mnie jakoś niemili, kiedy potrzebuję pomocy, a też nie wiem, po prostu dzięki takim, dzięki otwartości mogę poznać bardzo dużo ludzi, w sensie było już dużo sytuacji, że gdzieś sobie siedziałam, nagle do kogoś podeszliśmy albo ktoś do nas podszedł, rozwinęła się rozmowa i tak się zdobywała jakieś tam znajomości. Jak myślisz, o czym trzeba pamiętać podczas samodzielnej podróży? Jakie są takie aspekty, o które zawsze musi zadbać? No wydaje mi się, że ważne jest to, żeby jednak pamiętać, ile się wzięło tych pieniędzy, żeby nie wydawać w pierwszy dzień, nie wiem, żeby się nie skończyło, że zostajemy z 20, nie wiem, złotymi czy coś takiego. No i żeby po prostu, jak na przykład ja wiem, że chcę iść na zakupy, żeby sobie coś kupić, no to zazwyczaj to robię w ostatni dzień, no nie? Żebym już nie miała ograniczeń, że później nie przeżyję. Ważniejszy jest dla ciebie kierunek podróży, czy raczej ludzie, z którymi jedziesz? A może miejsce i ludzie są równie ważni? Myślę, że jednak ludzie, bo uważam, że tak naprawdę w każdym miejscu, nieważne, naprawdę nieważne, co to jest za miejsce, może być fajnie, jeśli jest się z fajną ekipą,
i mnie nie ciągną tylko takie miejsca, w których, nie wiem, jest dużo do zwiedzania czy coś takiego, tylko nie wiem, ja mogę nawet pojechać do jakiejś najmniejszej wsi świata i tak bym miała tam co robić, więc no raczej ludzie, bo tak naprawdę do każdego miejsca na świecie chciałabym pojechać, jakby to było możliwe. Od 2 lat pracujesz i podróżujesz. W czasie, gdy nasi rówieśnicy oddają się nauce i edukacji, czy z perspektywy czasu uważasz, że była to dobra decyzja, by wybrać taki styl życia? Tak, uważam, że była to najlepsza decyzja w moim życiu, bo mam o wiele więcej jakby właśnie czasu na te moje rzeczy. Praca daje mi dużą satysfakcję. Ta nauka gdzieś tam nadal jest w moim życiu, chociaż no, nie chodzę do szkoły, uczę się w domu, zdaję egzaminy, no to coś tam dalej robię, no nie, więc mam takie poczucie jakiegoś obowiązku, ale nie jest to pół dnia w szkole i kolejne pół dnia na odrabianie zadań domowych, tylko mogę właśnie wykorzystać ten czas, no właśnie na pracę, która daje mi dużą radość, na wyjazdy dzięki tej pracy tak naprawdę i no i ogólnie na moje zainteresowania. A jaką wiedzę nabywasz w trakcie podróży? Myślę, że nauczyło mnie to bardzo dużej samodzielności, plus angielski też jest super jakby opcją, żeby się uczyć właśnie angielskiego na takich wyjazdach. Jak czasami jestem gdzieś powiedzmy tydzień i przez tydzień się muszę posługiwać angielskim, to potem wracam i mam taką łatwość w mówieniu, co jest super, bo no, jak chodziłam do szkoły i ogólnie na jakichś tam zajęciach, no to wiadomo, to nie jest w ogóle to samo i nie da się tego porównać. No i ogólnie mogę powiedzieć coś o jakichś państwach różnych, jak tam się żyje, jakieś tam powiedzmy kultura tamtejsza, no dużo mi to daje taką świadomość świata tak naprawdę. Postawiłabyś takie doświadczenie empiryczne nad takie powiedzmy czysto teoretyczne? Tak, na pewno tak. To nie myślisz właśnie, że w takim wypadku teoria i praktyka powinny współgrać? Na pewno, w sensie no to też nie jest tak, że jakbym wyjechała i zupełnie nic nie umiała, to bym się jakoś super szybko nauczyła, znaczy no pewnie po jakimś czasie tak, ale wiadomo, teoria jest ważna i ja nie mówię, że to, żebyśmy się w ogóle nie uczyli na przykład języków, czy nie uczyli się w ogóle o jakichś tam państwach i tak dalej, bo to też jest fajne, jak mogę na przykład jakąś wiedzę, nie wiem, powiedzmy z geografii wykorzystać będąc gdzieś, no nie, ale uważam, że na pewno no stawiam te doświadczenia jednak trochę wyżej niż tą taką wiedzę książkową. Czyli to jest jednak ten rodzaj wiedzy, który można wykorzystać w praktyce. Co jest tak atrakcyjnego w wyjazdach w góry? Wydaje mi się, że najbardziej ta natura, to znaczy to, że tak naprawdę szary świat miasta może, no może się zupełnie zmienić w taki las, w no, śnieg, jeśli jest śnieg w górach, no nie wiem, po prostu w taki inny zupełnie klimat. Dla mnie jest to strasznie fajne miejsce, żeby sobie uciec tak jakby od życia. No i po prostu jest tam, nie wiem, ja bym mogła mieszkać w górach tak naprawdę. Czy taki kontakt z naturą jest naprawdę potrzebny w momencie, kiedy praktycznie większość naszego życia spędzamy w mieście czy w jego okolicach? Uważam, że tak, że bardzo potrzebny. Wtedy też można, no nie wiem, tak się otworzyć na inne rzeczy, zwolnić trochę, wyłączyć właśnie telefon, to też bardzo się przydaje według mnie wtedy i ogólnie tak sobie pożyć trochę inaczej. Spontan czy plan? I dlaczego? Zależy w zasadzie, bo czasami fajnie mieć coś zaplanowanego, tak że sobie już jedziesz, wiesz gdzie śpisz, masz to wszystko ogarnięte, ale czasami też fajnie sobie po prostu powiedzieć jadę jutro i tyle. Bo no zależy po prostu na co się ma ochotę tak naprawdę i jak bardzo ma się ochotę myśleć w trakcie jazdy gdzieś o tym, gdzie się będzie spało i tak dalej, ale też na przykład fajnie sobie kupić, nie wiem, bilet na pociąg i w tym pociągu przez czas jak się jedzie patrzeć na to, gdzie się będzie spało. To w takim razie jakie są zalety i wady zarówno jednego, jak i drugiego? No to zalety spontanicznego wyjazdu, no to jest na pewno sama spontaniczność, że to jest właśnie no takie fajne, że się nie przejmujesz gdzie jedziesz, że po prostu jak masz ochotę, tam sobie idziesz, robisz tak naprawdę co chcesz. No wady, no to jest na pewno to, że nie wiem, no możesz nie znaleźć jakiegoś hotelu, czy będziesz, znaczy w końcu na pewno coś znajdziesz, ale będzie, nie wiem, z tym trochę kłopot,
I że tak naprawdę stres jakiś tam, takie poczucie, że coś musisz cały czas robić, a nie jedziesz sobie jakby do pewnego miejsca, tak jak właśnie w przypadku czegoś zaplanowanego. Plus też często to, co mamy zaplanowane wcześniej, jest tańsze, no bo hotel no jakby w ostatniej chwili może być o wiele droższy niż na przykład, nie wiem, 3 miesiące przed. A od czego zacząć? Masz jakieś rady na początek dla osób, które chciałyby wybrać się w podróż, ale nie są przekonane co do tego? Myślę, że najlepiej po prostu jakby poszukały sobie na tych wszystkich aplikacjach miejsca. W sensie zależy ile kto ma też, jaki ma kto budżet, czy bardziej chce jechać po prostu gdzieś i jechać za niską kwotę, czy chce jechać gdzieś konkretnie. Ale po prostu, no nie myśleć, tylko siąść, sprawdzić i jechać. Tyle. Dzięki dzisiejszej rozmowie wiemy, z czym wiąże się podróż niskobudżetowa i przede wszystkim, jak rozpocząć swoją własną przygodę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.